Ja już to mówiłem, ale chcę powiedzieć to jeszcze raz. To tu usłyszałem, że nie ma czasu się nie modlić. Amen. Nie mamy czasu. Tam siedziałem, nie chciałem przyjść tu. Ale to tam moje serce dotkły te słowa, że nie mam czasu się nie modlić. Wiecie, zacząłem czytać, a czytam codziennie. To, że jestem dzisiaj po tej stronie, to, że czytam, to, że widzę namacalnie i łamię codziennie samego siebie. To, że te słowa, które czytam w Piśmie Świętym, w Nowej Ewangelii, w Nowym Przymierzu, ja je stosuję codziennie, ja się staram je stosować codziennie. To, że dzisiaj wyczytałem, kurczę, że jak pożyczysz komuś cokolwiek, to nie licz na to, że ten ktoś ci coś odda. I tak codziennie do tego podchodzę. Nie jest to łatwe, nie mówię, że to jest łatwe. Bo czasami sam siebie poryję, walę i to strasznie. Głowa moja przerabia wszystko to, co stare. Wywala mi to. Ale to, co czytam codziennie rano, ta dyscyplina, którą postanowiłem wprowadzić w swoje życie, ona działa. I to, że pewne rzeczy zaczęły ode mnie odpadać, uwolnienie od pewnych rzeczy, mogę powiedzieć, że z każdego dnia odpadają następne. To jest właśnie to, że nie mam czasu tego nie robić. To działa. Uwierzcie mi, to działa. To sukcesem nie są pieniądze w żadnym stopniu. Od tego też się uwolniłem. Od tego też się uwolniłem. Kurczę, powiem wam takie świadectwo. Dostałem ostatnio, z Magdą dostaliśmy ogromny rachunek za podatki. Patrzę się, pierwsze moje spojrzenie na to, mówię, kurczę, ile pieniędzy. Za co to? Siedzimy we dwójkę, tak się na siebie patrzymy i nagle dostaję słowo, chcesz być milionerem, to teraz stań, pomóż się, żebyś płacił 10 razy tyle. I to jest to, ale ta mądrość to przychodzi z czytania Pisma Świętego. Z takiej podstawowej pierwszej rzeczy. Czytania każdego dnia Pisma Świętego i oddawania tego do Boga. Tego wszystkiego, kurczę, co jeszcze we mnie nie chce grać. To, co mi się wychodzi, stare. Wiecie, ja zacząłem prosić Ducha Świętego, aby mnie codziennie pionował. Amen. Aby każdą myśl, która nie chce współgrać z tym, co jest napisane, aby mi stawiał przed oczami. I choćby to, co dzisiaj wyczytałem, że nie nastawiaj się na to, że ktoś ci odda coś, jeśli komuś coś dałeś, bo to jest nic nie warte. Takie małe rzeczy budują te wielkie. Amen. I tak to się u mnie dzieje. Dlatego dzisiaj jestem tutaj. Amen.